Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj prasuję sobie słomę. Oczywiście Pumą i Klasem. Zacząłem wczoraj po południu. Był plan, żeby zrobić to wszystko za jeden dzień, no ale niestety nie udało się. I co, jesteśmy na pół metku żniw. Chłopaki koszą, ja prasuję. Myślę, że jakąś godzinkę jeszcze i skończę. Mam już zrobione 245 bel. Nie zrzucam dwóch bel do kupy, bo po prostu są dobrze bele zbite, ciężkie. I chyba raczej nie będziemy wozić po ten, jak to ładować, po dwie bele na raz. Bo to musielibyśmy tego krokodyla rozkręcać. A ten, jak tam mamy fajny taki chwytak do bel. No i co, no? Kończę prasować. I jedziemy dalej zboże wozić. Już tata dzwonił, kiedy skończę. Bo jest czujnik i ja jestem potrzebny. No na razie prasowanie idzie bez tam jakichś większych problemów. Wczoraj jeździłem trochę szybciej z prasą. Bo jeździłem nawet 14 na godzinę na jednym polu. No dzisiaj jeżdżę tak do 10 z tego względu, że jest więcej masy i ładniejsze bele, równiejsze wychodzą, jak wolniej trochę jeżdżę. O, niestety to nie jest prasa pasowa ani łańcuchowa, walcowa. O. Nie wiem, co jej się stało, ale... drugi raz mi się to stało w ciągu prasowania słomy, ale tam taka awaria, to tam nie awaria. Po prostu może gdzieś się komputer przegrzał czy coś. No zobaczymy sobie, jak Puma będzie dawała radę tutaj na tych górach. Specjalnie teraz też właśnie nagrywam vloga tu na górach, żeby zobaczyć, bo na prostym no to fajnie jedzie, ale już nie wiem, czy to będzie widać z drugiej strony. Już mam pół pola sprasowane i tam pod górkę przy dobijaniu beli no to troszkę mocy brakowało. O, zajączek sobie uciekł. No i co, zostało nam jakieś jeszcze dwa dni koszenia, to jakieś około 30 hektarów. Zależy, ile dzisiaj jeszcze skosimy. Miałem czekać jeszcze z prasowaniem słomy, bo mieliśmy prasować słomę z Tamą Polska, producentem siatek. Był przedstawiciel u nas, zaproponował, że przyjedzie z ich siatką, żeby po prostu wytestować siatkę. No ale dzwoniłem wczoraj i no niestety dzisiaj nie pasuje, bo już mają inne spotkania jakieś poumawiane, no i na jutro chcieli prasować, a u nas niby dzisiaj po południu ma deszcz padać, no to lepiej sprasować suchą słomę i mieć spokojną głowę, bo przecież beli to jak nawet popada, to nic jej się nie stanie. A wiadomo, że jak słoma deszczu nie widziała, no to jest, lepiej się prasuje, bo to zawsze jak deszcz popada, to gdzieś tam trochę więcej już zostaje, straty są większe.
Owijam sobie słomę 2,5 raza. Z tego względu, że no po prostu wiadomo, bela jest mocniej zbita, żeby nie pękała siatka. Wczoraj mi już miałem taką sytuację, że na wiarce była bela owinięta i nie zauważyłem w kamerze i drugą miałem pełną, owinęła prasa, a ta po prostu pękła siatka z na owiarce i spadła z powrotem na odrzutnik. I bela, ten jak to, ta z komory, która wypadła, wpadła pod odrzutnik i nie można było jej w żaden sposób wyciągnąć. No to na szczęście pomocnik przyjechał z pasami, żeśmy uwiązali belę na pasach i wciągnęliśmy ją do komory. Wtedy schowaliśmy odrzutnik i było już wszystko wtedy dobrze. Nie wiem, co się stało, dlaczego ta siatka pękła. Zastanawiałem się nawet nad trzema razami, żeby owijać trzy razy, no ale 2,5 raza myślę, że wystarczy. No mogę teraz się powypowiadać trochę na temat kamery, bo poprasowałem i trochę w nocy i wczoraj wieczorem słomę prasowałem. To powiem tak, jak jest dzień, jest jasno, fajnie, jest super sprawa, ale zrobi się wieczór. Tak jak wczoraj prasowałem słomę, niby jest podświetlenie, ale przy dużym zakurzeniu praktycznie nic nie widać. Usiadałem, ją przecierałem, ale to niedużo dawało. Jednak w dzień praca to jest w dzień praca. Światło dzienne inaczej. I halogen jest na owijarce i no, jak zapaliłem halogen, to było trochę lepiej, ale niedużo. Co, w porównaniu do sokółki, którą wcześniej mieliśmy, no na pewno jest większy komfort pracy i się fajniej pracuje, ale jak coś się stanie w komorze i trzeba wywalić nieowiniętą belę, to chyba wolałbym prasować sokółką. Bo całą belę trzeba ręcznie przerzucać niestety. Płonie słoma, tylko gwizd idzie. Ogólnie zostawialiśmy słomę z 7, 9, 16, z 21 hektarów. I mamy zrobione 251 bel. To moim zdaniem, no to jak na tą prasę, no to jest bardzo dobrze. No myślę, że sokółką jakbym prasował, to trzeba by było pomnożyć razy 2 tę ilość bel. Oczywiście jeszcze sobie podkręciłem komorę i MPS-a, bo wczoraj zacząłem prasować na ciśnieniu 150 na komorze i 100 na MPS-ie, a później jeszcze podkręciłem MPS-a na 120 i dużo mocniej zbite są bele. No.
Gdzieś się chyba kurzu trochę dostało. Wczoraj nawet na jednym polu 14 pasowałem. Próbowałem 15, ale to było jakieś 17 na godzinę. Ale no po prostu prasa się dławiła, za dużo słomy było. Do tej pory zboże sprzedawaliśmy prosto z pola. A dzisiaj już sypiamy na magazyny, także jak wrócę do domu, zobaczymy, to może uda mi się jeszcze jednego vloga nagrać dzisiaj z odwozu zboża do domu. Zobaczymy, co to będzie, co się będzie działo. No oczywiście dzisiaj macie, jak nagrywam, to jest wtorek. Macie wrzuconego dzisiaj vloga z podsumowania rzepaczanego. Myślę, że może do końca tygodnia, bo mam też nagrany vlog z z rozpoczęcia żniw pszenicznych, dużych żniw. Co prawda jest krótki vlog, ale NFT, ale taki też będzie fajny, mi się wydaje. Nie zdążyłem jeszcze doczytać, bo nie wiem, może się w jakiś sposób ją przestawia jeszcze prasę do prasowania słomy. Ale jak pytałem serwisanta przy uruchomieniu, to mówił, że nic nie trzeba przestawiać. No. Jeszcze muszę poczytać w książce, bo to z kompetencjami serwisantów też różnie bywa. Spalanie pod górkę 29 litrów przy dobijaniu beli, a normalne spalanie to jest w granicach 15-16 litrów na godzinę, na komputerze pokazuje, a przy dobijaniu beli, no to tutaj na górce, no to nawet 30 litrów. Co więcej, no mniejszy case i Pronar włożył na magazyn, a 80 z najmniejszym zestawem, w sumie najstarszymi przyczepami w gospodarstwie, wozi jeszcze do skupu zboże. Bo i tak musimy sprzedawać i tak, a po prostu wujek nam pomaga, to wujek sobie 80 pojedzie, sprzeda na spokojnie. Co więcej, jeżeli deszcze nie przyjdą, a zapowiada się, że nie przyjdą, bo już dzisiaj się znowu pogoda zmieniła, że może jutro po południu coś powłada, albo dopiero w czwartek, no to myślę, że
uda nam się skończyć żniwa jeszcze w tym tygodniu. No i będziemy mogli wtedy się brać za uprawy pożniwne, no bo po rzepakach jeszcze nic nie jest robione. Bela się zatrzymała w komorze. Ale już ruszyła. No i dobra, no. Ile mamy czasu? 12 minut. To jeszcze wrócimy sobie i będę kończył tego vloga. Wyobraźcie sobie na tej górze, jak 4, już może nawet 4 lata temu chyba, tak, 4 lata temu, jak tutaj woziłem forsznikiem obornik. No to 80, no do pół górki dawała radę, później trzeba było wyłączać posuw, trochę żeby weszła na obroty i z powrotem. Ale dawała radę, całe pole zawiozłem 80 obornik. Mokejs już uprawiał pod rzepak wtedy. Na pumy jeszcze nie było. I dawaliśmy radę, no co prawda po tym włożeniu obornika. No może nie potem, no ale akurat po włożeniu obornika gdzieś jakaś chyba był materiał wadliwy na panewce turbowodowej, po prostu wyżarło dziurę. No i obróciło paletę, musieliśmy robić silnik. No ale to tylko robiliśmy w dół, no bo panewki wymienialiśmy, tylko wał nie był ruszony. Bo z tego względu, że nie ruszaliśmy góry, no bo 2 lata wcześniej robiliśmy kapitalny remont silnika i właśnie wymieniliśmy wtedy panewki. Nie wiem dlaczego, co się stało z tym panewką. Prawdopodobnie jakiś materiał był wadliwy. Bo wtedy żeśmy wymienili, otworzyliśmy dół, no to było chyba 1 była wyżarta, 2 ruszona już, a 3 była taka podejrzliwa. Tutaj z boku słonka, którą nagrywałem pierwszego vloga z prasy Wania. No nie kosiliśmy tutaj trawy drugiego pokosu, bo nie było co. Teraz trochę popadało. No to myślę, że w sierpniu skosimy drugi pokos. Może jeszcze coś trzeciego, wtedy narośnie. Ma co robić. Dobra, mamy 260 bel. Z 20 myślę, że tu jeszcze będzie spokojnie. No, będę kończył już tego vloga. Mam nadzieję, że jeszcze po południu nagram drugiego. No i dobra, to dzięki za uwagę. Pamiętajcie o komentowaniu, subskrybowaniu. Znowu Bela pewnie stanęła. Subskrybowaniu i lajkach na Facebooku. I pełna Bela. A ja z pełną Belą dziękuję wam za uwagę, że jesteście, że oglądacie.
No i co, trzymajcie się, do następnego, hej.